Razem dla Huty to dzień otwarty Centrum Administracyjnego Kombinatu organizowany przez Ośrodek Kultury Norwida i Stowarzyszenie Ravelin. Poprzez ten dzień otwarty chcemy pokazać ten element lokalnego dziedzictwa kulturowego o niepewnej przyszłości, pokazać, że nam wszystkim lokalnym instytucjom i organizacjom pozarządowym, lokalnym firmom bardzo zależy na tym elemencie dziedzictwa kulturowego. Dzieci projektują swoje własne abażury, mają też do dyspozycji nasze przykłady, z których mogą skorzystać, mogą je pokolorować, wyciąć w nich otwory, także mogą to być klasyczne abażury, mogą to być tuby, szeroka gama możliwości. Odbywają się różne warsztaty przygotowane przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Są też prezentacje lokalnego biznesu. W warsztatach biorą udział seniorki z Nowej Huty, z różnych klubów seniora. Wykonujemy ośmiorniczki dla wcześniaków, zostaną one przekazane do szpitala na Ujazdku. Projektuję i szyję ubrania z polskich dzianin dresowych, odszywam tutaj właśnie w Hucie. To są takie ubrania dla ludzi świadomych, które mają dość przepychu, dość sieciówek. Plac Centralny będzie jedną z tych pierwszych ważnych realizacji Janusza Ingardena, który przygotowywać będzie projekty architektoniczne dla wielu budynków zrealizowanych w tej części miasta. Projektów realizowanych w ramach planu przyjętego pod kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego. Muzeum PRL-u pokazało najlepszą pracę z konkursu na projekt aranżacji budynku Kina Światowid na muzeum. Zaprosiliśmy też do gry w PRL-owskie gry. Były bierki, były pchełki i gra Kolejka wprowadzająca wspaniale w realia PRL-owskie. Zarówno warsztaty, jak i gra miały na celu po pierwsze zaprzyjaźnić tutaj zarówno tych młodszych, jak i starszych gości z naszym muzeum, a po drugie wprowadzić w realia PRL-owskie, bo opowiadanie o tym PRL-u z różnych stron, różnych punktów widzenia będzie naszą podstawową misją. Bieg jest wyczerpujący, ale wszystkich zachęcam do tego, żeby spróbowali biegu po schodach. Mam troszeczkę zadyszki, ale to dlatego, że z marszu nieprzygotowany i po niedzielnym obiedzie dałem z siebie to, co mógł z siebie dać 43-latek bez formy. Chcę podkreślić to, że bieganie daje pretekst do zwiedzania. Piękne wnętrza tego budynku są warte odwiedzenia, bardzo rzadko można tutaj wejść. Zainteresowanie tymi budynkami, które przerosło nasze oczekiwania, pokazuje, jak ważne jest to miejsce dla Nowohucian, nie tylko, ponieważ przyjeżdżali ludzie z całego Krakowa, a nawet spoza miasta. Pokazuje, jak nam, jako społeczności lokalnej, ale też w szerszym kontekście, zależy na tych budynkach i ich przyszłości, że chcielibyśmy, żeby tutaj powstało coś, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich. To jest czwarta edycja projektu, który nazywa się Przestrzeń dla Sztuki, która ma połączyć trzy miejsca w Krakowie, które mniej więcej w linii prostej się znajdują pomiędzy centrum a Hutą. To jest z jednej strony Akademia Sztuk Pięknych, później Uniwersytet Ekonomiczny przy ulicy Rakowickiej i w końcu Nowohuckie Centrum Sztuki, bardzo blisko Placu Centralnego w Nowej Hucie. Bohaterem czwartej odsłony jest wybitny artysta, malarz polski Stefan Gierowski, który fantastyczne próby rozpoczynał, abstrakcyjne, dochodząc do dużych, monumentalnych rozwiązań na dużoformatowych płótnach. I te wszystkie zaczyny są w tych wczesnych szkicach na papierze, które są niemalże metodą chińskich artystów robione poprzez jedno dotknięcie, poprzez zostawienie jednego śladu na płótnie i ten jeden ślad zestawiony z plamami, z rytmami, ze smugami, z płaszczyznami, które są odpowiednio modelowane, tworzą całą strukturę plastyczną obrazu. Jest to fenomenalna twórczość. W Nowohuckim Centrum Kultury sam artysta tę główną ścianę i główną ekspozycję zaprojektował, zaaranżował. Prace właśnie są tak ułożone według jego
koncepcji co ma też duże znaczenie, no bo wiadomo, sąsiedztwa, różne zderzenia, różnego typu prac, bardziej monochromatyczne, bardziej kolorowe, bardziej oparte na plamie, albo na linii, albo na zderzeniu płaszczyzn. To wszystko jest tutaj bardzo precyzyjnie pomyślane. Tato uwielbiał wszystkie czynności związane z malarstwem. Przyklejenie płótna, naciągnięcie płótna na krosna, kładzenie zaprawy. Pamiętam takie momenty, kiedy wracaliśmy do domu i w zasadzie cała podłoga była zasłana płótnami. A tato w kuchni robił jajeczną zaprawę. Wszyscy musieli wyjść, kuchnia była tylko do jego dyspozycji i radośnie gwiżdżąc przygotowywał swoją zaprawę. Jestem pod wrażeniem możliwości ojca podejścia do tematów w tak różnorodny sposób, a jednak rozpoznawalny. Tą rozpoznawalnością jest na pewno skupienie się na przestrzeni, na linii, na wertykalizmie, na horyzontalności, na tworzenie głębi, ale również i na tym wychodzeniu tych obrazów poza ramy. Zwłaszcza jest to czytelne w dużych formatach, gdzie wyraźnie ten kolor zaczyna wypływać i mieszać się między sobą. Ojciec kocha malować i czerpie z tego ogromną radość i ta radość płynie z tych wszystkich prac.